Siemano widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Ten odcinek będzie troszeczkę skomplikowany, ale mam nadzieję, że się połapiecie we wszystkim, co tutaj się wydarzy. No w sumie kiedyś była między nami taka gadka: ej stary, słuchaj, może już za długo jeździmy na tych pitach, może czas się przesiąść po prostu na coś większego, żeby trochę bardziej wpalnik dać w tym terenie. I nadszedł ten moment po prostu, że pojechaliśmy z Kubą po motocykl. Finalnie decyzja padła na pomarańcze i od razu następnego dnia po tym pojechaliśmy po mój troszkę większy motocykl. Kuba kupił kata i jedziemy od razu. Z tej okazji nawet dzisiaj włosy chciałem ułożyć, a nawet mi to wyszło. No to linii sobie potestuję, kurę. Ale mu dał, ty. Musiał wsiadł na motor pierwszy raz. Siedzi mnie tu na ulicy, zaraz zabiją. A dobra, chodź, bo sąsiedzi będą myśli. Jesteśmy sobie na autostradzie. Bartek wziął sobie taką furę, która nawet jechać nie chce. Wyjechaliśmy 100 km. No jest git, nie? 2 hours later. No gdzie tym kurde farfoclem się pchasz? Stoimy w kureczku, a ile nam zostało? 150 km nam zostało. Także robimy update, jak już może kupimy furkę. Aktualizacja. Mamy jeszcze 20 minut, a już jest godzina 16:34. 1 hour later. Siemanko widzowie. Jest sukces, kupiliśmy motocykl. Znaczy, że Bartek sobie kupił motocykl. Mokry sen z dzieciństwa. Opa! O! Teraz go widzicie na pewno. Jedziemy to home, a do to home mamy 4 godziny. A jutro wam pewnie zda relację, jak wygląda jego piękny KMX. The next day. A więc witam na pokładzie KMX-a. Dziś lecimy w teren, ale nieco troszkę większym sprzętem. Dostrzegam u niego pewne braki w postaci prawdopodobnie gaźnika. Chodzi bardziej o regulację, bo jak jedzie dobrze, tak jak trochę się pojedzie na wolnych, to wtedy plewi. O, teraz jedzie. O kurde. O kurde, ale wody. Ale jadę dużym motocyklem w końcu. Co tu? To nie tu! Dobrze, że to ma dół dobry, chociaż to nie potrzebuje go na razie kręcić. To tu? Tak, to tu. No to jedź, jedź! O, wyje się. Nie wyje się? Kurna, nowy motor, to nie będę przecież tak zjeżdżał. Ja ole, zjeżdżam jak jakaś p***a. Kuba ma dzisiaj chyba ambicje, żeby robić tego. O kurwa, ale ładuje. Ja bym próbował, ale kurde. Tu muszę ten gaźnik zrobić w końcu. No może by spróbował? No nic, no spróbować zawsze można. A jak to wyjdzie finalnie, no to już zobaczymy. Jakby nie ten gaźnik, to by wyszedł. On już zaczyna w połowie podjazdu plewić. Ale oponka trzyma. O, nawet spoko wyjechałem. Dalej niż MRF-em. Ale ja tu mogę przeczekać. Wow. Nie wiedź we mnie. Mówię ci, ku przechopie taką kameczkę jak mam ja, ci będzie lepiej. No muszę takie sprzęgło jak ma Kuba. A moja lżej chodzi niż Kuby sprzęgło. A idę zobaczyć. Czekaj. O jas. Tak by paluszki chodziły. Linkę urwałem. Ja pierdol. Pojechałem tym w teren, no ale niestety parę awarii się zdarzyło. Wieczorem sobie przysiadłem do tego sprzętu i poogarniałem wszystkie rzeczy tak jak należy. A więc postanowiliśmy wybrać się na tor. The next day. Jak to się otwiera? Na dole masz jeszcze taki ten. Ha. Tu i do góry. Pa. Normalnie wjeżdżamy sobie na tor. Jak do siebie. Jak do siebie, tak, dokładnie. No ty kurwa, ETZ-ką przyjechałeś? Tak. Nie.
Pokaż swój ubiór. No ja ty to jesteś wystrojony. Nawet na kurtezy mam. Kurtałkę ma ładną. A ja widzowie, kurde, z pośpiechu zapomniałem wziąć sobie i temu. Wziąłem sobie tylko, kurde, buty i kurde taki ładny sweterek, nie? Na kamerę. I lecimy normalnie na tor. A ci się spodnie w dupę wzynają. No. Dobra, jadę zobaczyć pierwsze kółko. No, Kuba już sobie pojechał, już sobie robi parę rundek po torze. Ja znalazłem na całe szczęście jeszcze jakąś kurtałkę, żeby to mi zimno nie było. I sobie coś najpierw może pochodzimy tutaj, popatrzymy jak Kuba jeździ. No troszkę jest bajoro. Miejscami się da, a miejscami się nie da. Ale obawiam się, że jak wjadę tu dwusuwem, będę musiał troszkę go kręcić. Ja może zamiast na niego czekać, to po prostu wezmę kawę, rozgrzeję ją na pierwszy. Pokażę wam jak to wygląda w ogóle ten tor z perspektywy GoPro. Dobra, rękawiczki. No nic, nie można być miękka faja. Chociażbym nie wiem jak miał go kręcić, to lecimy. O, zaraz dostanę recenzję. Nie, gdzie jest to ten? Głęboko. Tam jedną kałużę jak wpadłem, stary, to ciało. Stary! I że niby tutaj? Tutaj jest na koło. A, trzeba tędy po prostu przejechać. Żeby mi nie stanął. Aaaa! Ja dole! A ja już cały mokry. Serio? Nie, to takim KTM-em to se może. O, tu jest git na przykład. Oj, tu znowu bagno. O kur... Jak rzuca! Piach to piach. Kurwa, ktoś tu zęby zgubił. Mleczaki. Dawaj. Ua! Trzeba będzie zwijać. Coś się pośmigało. Dlaczego kupiłeś KMX, a nie KTM-a? Jest zielony.